Identyfikator podmiotu SCP-1867. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1867 znajduje się w zbiorniku przeznaczonym do przechowywania okazów wodnych o wymiarach 40x70x30 cm. Nie wymaga się zachowania innych środków bezpieczeństwa. Środowisko, w którym przebywa SCP-1867, a także sposób jego pielęgnacji, nie różnią się od tych stosowanych przy przechowywaniu innych przedstawicieli gatunku. Odzyskane, związane z SCP-1867 przedmioty należy umieszczać w krypcie przechowawczej 16. Dostępu do tychże, jak i dostępu do SCP-1867 udzielić może członek personelu posiadający drugi poziom upoważnienia. 2012 roku SCP-1867 poprosił o dostarczenie mu zestawu powieści i czasopism o tematyce naturalnej. Prośbę rozpatrzono negatywnie. Opis. SCP-1867 jest ślimakiem wywodzącym się z rodziny Nudibrachia, gatunek ślimak neonowy, którego długość ciała wynosi 11,7 cm. Nie zauważono jakichkolwiek fizycznych różnic między SCP-1867 a innymi przedstawicielami tego gatunku. SCP-1867 jest świadomy i zdolny do telepatycznego komunikowania się z osobami przebywającymi nie dalej niż 5 metrów od niego. Podmiot określa siebie mianem Lorda Theodore Thomasa Blackwooda, brytyjskiego podróżnika i badacza przyrody. Wzmianki o istnieniu takiej osoby nie istnieją w żadnych materiałach archiwalnych. SCP-1867 wypowiada się z użyciem słownictwa i manierą charakterystyczną dla mieszkańców żyjących w Anglii w drugiej połowie XIX wieku. Podmiot ma przyjazne usposobienie i współpracuje z fundacyjnymi badaczami. SCP-1867 często wspomina swoje domniemane, dawne wyczyny i osiągnięcia, wliczając w to walkę podczas II wojny opiumowej, ekspedycje w odległe zakątki świata, a także konfrontacje z różnymi, rzadkimi stworzeniami i ludami. Pomijając wątpliwą prawdziwość niektórych z jego zeznań, SCP-1867 wykazał się dużą znajomością geografii, zoologii, botaniki, archeologii, antropologii i zdolnościami językowymi odpowiadającymi obszarom, które miał rzekomo odwiedzić, jak również zaprezentował wiedzę dotyczącą zagadnień o charakterze ezoterycznym, jak mitologia, mistycyzm oraz kryptozoologia. SCP-1867 zdaje się jednak nie kojarzyć bądź ignoruje wydarzenia mające miejsce po roku circa 1910. Kiedy poproszono go o udowodnienie swoich dokonań, SCP-1867 podał adres blisko w Anglii, twierdząc, iż jest bardziej niż chętny, by przedstawić swoją kolekcję. Adres prowadził do chaty należącej do pani, która, jak twierdziła, zajmowała się domem Lorda Blackwooda. Przeprowadzone przesłuchanie nie pozwoliło jednak na uzyskanie szczegółów dotyczących natury bądź pochodzenia SCP-1867, poza takimi, które fundacja zdołała już ustalić. Pani zmarła na zawał serca 5 dni po rozpoczęciu przez agentów fundacji dochodzenia. Dalsza inspekcja chatki ujawniła istnienie podziemnej krypty zawierającej ponad 3000 artefaktów, zoologiczne i botaniczne okazy różnych gatunków, bibliotekę wypełnioną ponad 5000 książek, a także funkcjonujące, choć przestarzałe, laboratorium. Wszelkie odnalezione w krypcie przedmioty przez 3 tygodnie przenoszono do magazynów fundacji. Dodatek 01. Pełną listę przedmiotów pozyskanych z kolekcji SCP-1867 można odnaleźć w dokumencie 1867-VL. Przedmioty warte wzmianki w raporcie to 116 nieznanych gatunków roślin, 107 nieznanych gatunków owadów, 28 nieznanych gatunków jaszczurek, 23 nieznane gatunki ryb, 14 nieznanych gatunków płazów, 12 nieznanych gatunków ssaków,
skamieniałości odpowiadające 8 nieznanym gatunkom dinozaurów, skamieniałości odpowiadające 12 nieznanym prehistorycznym gatunkom ssaków, artefakty należące do 29 nieznanych ludów, 35 zapisanych ręcznie dzienników, zawierających wzmianki o wydarzeniach wspomnianych przez SCP-1867. Zeznania zazwyczaj pokrywają się, zawierając małe rozbieżności i wyolbrzymienia, gdy opowiada o nich SCP-1867 i można je umiejscowić w czasach, do których się odnoszą. 20 kg przetworzonego opium, kolekcja różnych modeli broni wykonanych przez nieznanego producenta, wliczając w to 3 szerokolufowe muszkiety oznaczone jako efektywne destabilizatory cząstek doktora B.T. Motta. Bronie te nie działają. Dokładne globusy Merkurego, Wenus, Marsa i księżyców Galileo wraz z notatkami opisującymi możliwe ścieżki eksploracji. Mocno zmodyfikowana kareta zawierająca przedmioty o nieznanym przeznaczeniu. Na jej drzwiach odnaleziono notatkę o treści nie działa. Porozmawiać z Henrym, zapisaną tym samym pismem, co pozostałe notatki. Zanim zniszczono obiekt, po jego aktywacji zginęło 3 agentów fundacji. Kiedy SCP-1867 zapytano o przedmiot, jego odpowiedź brzmiała: wszak ostrzegałem was, by obchodzić się z moim kolekcją ostrożnie. Ta cholerna rzecz prawie oderwała mi głowę, kiedy znalazłem ją w Woking w 1907. Dodatek 02. Poniższe przesłuchanie przeprowadzono o godzinie 8.45 2012 roku. Dzień dobry, 1867. O, witam, doktorze. Wspaniale pana widzieć. Proszę, zapraszam. Niech pan zajmie miejsce. Teraz, o ile dobrze pamiętam, ostatni raz opowiadałem panu o porwaniu mnie przez plemię Ubula w Kongu. W zasadzie mam pewne pytanie odnośnie twojej historii, bo widzisz, takie plemię nie istnieje. Oczywiście, że nie. Plemię nie przetrwało taku Bokelemembem. Wciąż żałuję, że nie schwytałem tego potwora, kiedy miałem okazję. To wybitne, nieuchwytne stworzenie. 1867, nie możemy być pewni, że twoje słowa nie stanowią czystej fikcji. Wszelkie artefakty i zapiski znalezione w twojej krypcie można bez problemu określić jako fałszywki. Nonsens! Nigdy nie sfabrykowałbym owoców mojej pracy. Stałoby to wszakże w sprzeczności z byciem badaczem przyrody. Choć wasza placówka nieustannie mnie zachwyca, wam samym brakuje chyba duszy podróżnika. Kiedy wspinałem się na Himalaje w poszukiwaniu mnichów ze Złotej Góry, czyż myślałem o tym, co na ich temat mówią inni? Oczywiście, że nie. Poszedłem i przekonałem się na własne oczy. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś ślimakiem morskim, prawda? Chłopcze, matko jedyna, piłeś coś? To przecież całkowita niedorzeczność. Jeśli nie potrafisz mówić sensem, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy prowadzić dalszą dyskusję. Zobacz sobie jak dobrej herbaty i wytrzeźwiej.